czołgiem. Guslik z tej strony. Witam Was w tym nowym, pięknym dniu. Jest godzina 6:06. Jedziemy na pogorie numer 3 na plażę. Zobaczymy, co tam ludzie pozostawiali. Coś słabo, bo było już nas chyba tutaj z 5 na pogorii, ale już wszyscy poszli. No coś tam znalazłem. Idziemy zobaczyć, co jest pod molą. Jest godzina za 15:07. Słońce już się tam przebija, dość ostro daje. Plener. Podsumowanie dzisiejszego poranka. Oczywiście kapsle. Tu znalazłem jakieś ogniwo z łańcucha. Ten kawałek zamka. Bateria, śrubka. Taka śrubka gwoździa. Druty jakieś. Szpilkę taką. Podkładkę wkręta. Śrubkę znowu. I monetki. Dzisiaj było 12:64. Tak to wygląda. Podsumowanie dnia dzisiejszego widzieliście wcześniej. Po południu już nie byłem na żadnych wykopkach. Z tego względu, że byłem na Wyszorze Kowalerskim, jak tam wcześniej widzieliście zdjęcie. Co do jutra, zamiar mam taki, żeby wyjść wcześniej rano, coś tam iść poszukać na pogorii numer 3, tak jak dzisiaj byłem. I tak sobie myślę właśnie, żeby te wszystkie filmiki, dopóki nie dostanę zgody, robić takie zrzuty, nie wiem, całego tygodnia, czy tam paru dni. Takie filmiki będę wrzucał z tego względu, że nie ma co nagrywać. Ja też nie nagrywam, jak chodzę i poszukuję tam na plaży, bo uciążliwe to jest troszeczkę. Nie mam kamery GoPro, żeby mieć ją tam na czole czy na klacie zawieszonej. Z tym telefonem to jest na plaży strasznie, z tego względu, że bardzo zapycha się piachem. Wszędzie ten piach jest, jak obudowę sięgam, to jakby, nie wiem, jakbym to wymoczył całego w piachu i wyciągnął. Także jakieś tam zrzutki będę nagrywał na ten kanał. Ale tak myślę, że nie wiem, tam z całego tygodnia na przykład, bo tego materiału będzie znikoma ilość, żeby robić codziennie vlogi. Czekam cały czas na tą swoją zgodę, aż to wszystko ruszy z pełnego kopyta, jak to się mówi, żeby była ta zgoda od konserwatora, jak wpadniemy na teren, który chce dostać zgodę, to na pewno tam będzie więcej materiału, żeby móc go przesłać. Będę praktycznie każdy sygnał, który tam wykryje, coś będzie, sobie będę go puszczał na żywo podczas wykopu. I zobaczymy, co na moim terenie wyjdzie. Mam nadzieję, że coś ciekawego. A tak jak mówiłem, będę wrzucał, dopóki nie dostanę zgody, będę sobie chodził tam po plażach, coś tam poszukiwał. I myślę, że taki z całego tygodnia materiał będę wrzucał.
czy tam co któryś dzień, jak się nagromadzi tego fajna ilość, to będę rzucał, a jak nie, no to raz w tygodniu będę rzucał, dopóki tej zgody nie będzie. Jak będzie zgoda, to działamy z koksem. Pozdrawiam się, trzymajcie się, hej.